Chciałam bardzo serdecznie powitać moje panelistki, moje koleżanki, które w ramach projektu Szkoła dla Innowatora bądź tuż obok projektu pracowały i dzisiaj teraz chciałbyśmy podzielić się tym, czym Szkoła dla Innowatora dla nas jest, czy była. Bardzo serdecznie witam Marzenę Gendrę, która jest dyrektorką publicznej szkoły Cogito w Poznaniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam też ciebie, Magdo. Magdalena Radwan, socjolożka edukacji, prezeska Fundacji Dobrej Edukacji, która prowadzi Szkołę Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Olga Tusz-Wciurka, wychowawczyni i nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Szprotawie, ale też trenerka i osoba, która bardzo kreatywnie podchodzi do rozwijania projektów w szkole. I dzień dobry. Witam też ciebie, Edyto. Edyta Sztyler, dyrektorka szkoły projektowej także w Rogolinie, ale też nauczycielka muzyki, doradczyni zawodowa, trenerka myślenia krytycznego. Dzień dobry państwu. Podczas tej mojej krótkiej prezentacji, którą starałam się przedstawić trochę jak pędząc jak pociąg pendolino, zależało mi na tym, żeby pokazać różnorodne doświadczenia naszych szkół, naszych nauczycieli, nauczycielek w projekcie. A bardzo jestem ciekawa i chciałabym was poprosić o to, żebyście wy też zechciały się podzielić tym, jak projekt zmienił czy waszą szkołę, czy waszą praktykę dydaktyczną, ale ponieważ tutaj też czasu nie mamy dużo, to chciałabym was poprosić o to, o dokończenie zdania. Najważniejsza rzecz, która dla mnie wydarzyła się w projekcie, to... Jeżeli pozwolisz, Magdo i moje szanowne koleżanki, to chciałabym spojrzeć i rozpocząć tą dyskusję na to pytanie i to zdanie z perspektywy nauczycielki, ale i właśnie wychowawczyni klasy projektowej, ponieważ sam udział w projekcie zmienił nie tylko moją szkołę, moich uczniów, ale zmienił nas, nauczycieli. Dzisiaj o tej zmianie było bardzo dużo i szanowni państwo, tak, ja jestem tym namacalnym dowodem tej zmiany, ponieważ ona nastąpiła we mnie i w moich koleżankach, bo nie mam mandatu, aby mówić za wszystkich nauczycieli z 20 szkół projektowych, ale mogę powiedzieć o moich też szprotawskich koleżankach z jedynki, że zmienił nas mentalnie, zmienił kulturowo, ale też wielki wpływ sam projekt miał w organizację procesu dydaktycznego, w rozwój wszelkich kompetencji, metod, którymi się posługiwaliśmy, w warsztat pracy, który był, no jakby rozwinął nam się dużo, dużo bardziej i przestaliśmy być nauczycielami w centrum uwagi. To uczeń stał się najważniejszym ogniwem naszej lekcji. Nasza uważność jakby została tutaj nakierowana na ucznia i na jego potrzeby. I wiecie państwo, już naszą rolą nie było uczenie i nauczanie, ale bardziej pokazanie naszym uczniom, jak się uczyć i brać odpowiedzialność za swoją naukę, za swoją edukację i za cały swój proces dydaktyczny. Ponieważ wszyscy to wiemy, że edukacja zaczyna się już przed dzwonkiem na lekcję i najbardziej my nauczyciele pracowaliśmy w domu, przygotowując się do tych lekcji, działając, wymyślając różne działania i aktywności po to, by tę przestrzeń dydaktyczną oddać już naszym uczniom bezpośrednio na lekcji, a tylko im towarzyszyć, pomagać, ukierunkowywać w pewnych działaniach, więc to była bardzo ważna rzecz, na którą zwróciłyśmy uwagę, ponieważ dobrze zaplanowana lekcja to aktywność ucznia i taki spokój nauczyciela i można było usiąść w kąciku, w poczytalni jak u mnie w gabinecie lub w tym pięknym uszatym fotelu i z... Zaryzykuję to stwierdzenie, choć wiem, że przyglądają się i przysłuchują dyrektorzy z filiżanką kawy lub herbaty i patrzeć, jak ci uczniowie działają, jak pięknie się rozwijają. A nie byłoby tego wszystkiego, gdyby też niedobra uważność i taka spostrzegawczość wobec tych uczniów, a w tym bardzo pomogły nam linie rozwoju. I ja wiem, że tu jest ekspertka, która za chwilę o tym powie bardzo dużo, ale
To było dla nas bardzo ważne narzędzie i bardzo odkrywcze, tak abyśmy mogli odpowiedzialnie i świadomie planować indywidualny rozwój każdego ucznia. I powiem Państwu szczerze, że ja już się nie mogę doczekać mojej nowej klasy wychowawczo i pod względem języka polskiego, bo ja chcę już je mapować, te dzieciaki, tak mówiąc kolokwialnie, aby sprawdzić, jak, na jakich poziomach one są rozwoju i co możemy zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję. To ja tu chyba wskoczę, wywołana w ten sposób do odpowiedzi, chociaż chciałam zacząć od tego, zatrzymajmy się na tym słowie mapowanie, bo to jest takie słowo, które wcześniej nie padło i Państwo, którzy to robili, oczywiście wiecie, o co chodzi, ale nie wszyscy na sali wiedzą. Ja tylko chciałam powiedzieć, że tu ekspertkami przede wszystkim od linii rozwoju są moje dwie koleżanki ze Szkoły Edukacji, dr Kinga Białek i Magdalena Swat-Pawlicka, które przygotowały w tym projekcie to narzędzie. I chociaż nie ma ich tu z nami, to z całą pewnością jest ich dziecko i dzieło. My, zaraz wrócę do mapowania, ale my wchodząc do tego projektu przede wszystkim staraliśmy się myśleć o narzędziu, które będzie pomocą, a nie brzemieniem, więc to, co nam towarzyszyło właściwie przez cały czas, to, żeby ono nie było zabójcze, żeby nie było mordęgą i trochę jest mordęgą, to wiemy wszyscy ci, którzy przechodziliśmy przez to narzędzie, ale jednocześnie kluczowe jest to, że to jest nie przede wszystkim sposób diagnozowania, ale przede wszystkim narzędzie rozwoju. I to jest narzędzie rozwoju podwójnie. Narzędzie rozwoju ucznia i narzędzie rozwoju nauczyciela. W tej części ewaluacji poświęconej liniom rozwoju czytamy, że nauczyciele opowiadają, że linie rozwoju pozwoliły im dostrzec obszary do zmiany we własnej praktyce. Zupełnie niezależnie mieliśmy w tym projekcie także linie rozwoju nauczycielskie dla samego nauczyciela. Tu mówimy o tych uczniowskich i to tak także one, te uczniowskie, były narzędziem dla nauczyciela przede wszystkim. Jeśli chodzi o te linie rozwoju, to jest właśnie ten pierwszy krok Lukasa i Spencer, o którym to już wcześniej przedmówcy mówili, czyli to rozumienie i monitorowanie rozwoju. Tu Magda Bogusławska pokazywała na slajdzie już troszkę, jak to wyglądało dla tych z Państwa, którzy przez to nie przechodzili, czyli że są elementy, czyli jest kompetencja rozbita na części, jest narastanie, czyli rozwój i wreszcie są wskaźniki, czyli te obserwowalne zachowania ucznia. Natomiast to są kamienie milowe zamiast sztywnych kryteriów. To właściwie są trzy najważniejsze rzeczy, których my nauczyliśmy się o liniach rozwoju. Po pierwsze, że nauczyciele są ekspertami i znają swoich uczniów. Po drugie, że mierzymy i obserwujemy postępy, a nie wyniki. I wreszcie właśnie po trzecie, że nasze wskaźniki to są raczej kamienie milowe niż sztywne kryteria. Jeśli chodzi o to, jak to się sprawdziło, to znowu Państwo wiecie lepiej. My wprowadziliśmy, traktowaliśmy to także jako pilotaż tego narzędzia i wprowadziliśmy wiele, dziękujemy za te wszystkie konstruktywne uwagi, wprowadziliśmy wiele zmian co do rozpiętości skal, sposobu opisywania wskaźników i w ogóle takich praktycznych rzeczy. Mamy nadzieję, że to narzędzie będzie dalej użyteczne. Mamy też nadzieję, że po pierwsze pozwoli nam uchwycić te złożone umiejętności, po drugie pozwoli dostrzec każdego ucznia i ja tutaj w pełni podzielam troskę profesora Pyrzalskiego o gubienie niektórych uczniów. Myślimy, że linie rozwoju to jest właśnie coś, co pozwala nam każdego ucznia złapać. No i wreszcie stale nastawia nas na rozwój, zgodnie z Karol Dweck. Dziękuję Magdo. Edyto, a ta najważniejsza zmiana w Twojej szkole? Zanim opowiem o tej najważniejszej zmianie, muszę powiedzieć, że w szkole, którą mam przyjemność prowadzić, zaszło wiele zmian i większość tych zmian zaszło za sprawą Szkoły dla Innowatora, za co nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, bardzo serdecznie dziękuję Jędrzejowi, Małgosi, Magdzie, całej ekipie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Idea waszego programu, założenia tego programu były tożsame z kierunkami, które my sobie gdzieś tam w naszej małej szkółce planowaliśmy. I dlatego tym bardziej się ucieszyliśmy, kiedy dostaliśmy się do programu i pod wodzą, mogę tak powiedzieć, ale też pod czujnym okiem mentorów, trenerów, doradców mogliśmy wdrażać nasze pomysły z waszą pomocą.
Jeśli chodzi o tą najważniejszą zmianę, która zaistniała w szkole w Rogolinie, no to są wielokrotnie przywoływane tutaj właśnie zadania interdyscyplinarne. My troszkę wcześniej robiliśmy coś podobnego, ale mało świadomi tego, co robimy i że to są zadania interdyscyplinarne, nawet takie nie nazywaliśmy. Podejmowaliśmy próby czegoś w rodzaju zadań interdyscyplinarnych przy okazji organizacji różnych uroczystości czy imprez szkolnych. Natomiast kiedy już zostaliśmy szkołą dla innowatora, dowiedzieliśmy się, co to są zadania interdyscyplinarne i szybko zdecydowaliśmy, że będziemy systematycznie wdrażać je do naszej codziennej pracy. W szkole w Rogolinie odbywa się to tak i chcemy to dalej rozwijać, że te zadania idą jakby dwutorowo. Jeden tor realizacji zadań interdyscyplinarnych to są zadania, których głównym celem jest realizacja treści z podstaw programowych. I tutaj odwołując się do pana profesora Pyżalskiego i do wszystkich przedmówców, że mówimy tylko o uczniach, a nie mówimy o nauczycielach. Otóż i to, co przed chwilą powiedziała Olga, no naprawdę nie da się wprowadzić zmiany w szkole tylko w stosunku do uczniów. Więc to my nauczyciele uczyliśmy się współpracy, czy rozwijaliśmy te kompetencje. Współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia, liderowania. Bez rozwoju tych kompetencji nie dalibyśmy rady tworzyć zadań interdyscyplinarnych. Na początku korzystaliśmy z gotowców, które były przygotowane w ramach programu, ale bardzo szybko, po pierwszych takich zadaniach, po wizytach studyjnych i z własnego doświadczenia zorientowaliśmy się, że im zadanie jest bliższe uczniowi, im bardziej osadzone w jego kontekście, w jego konkretnej sytuacji, w jego miejscu, może wokół problemu, którym akurat się dany uczeń zajmuje, tym uczniowie chętniej angażują się w realizację tych właśnie zadań. Więc szybko zaczęliśmy pod okiem mentorów, doradców, trenerów uczyć się tworzyć własne zadania interdyscyplinarne i cały ten proces trwał kilka miesięcy po to, żeby już w kwietniu, maju, czerwcu zadania interdyscyplinarne były zupełnie samodzielnie przygotowane przez grupy nauczycieli. Dziękuję bardzo. Zwrócę się teraz do ciebie, Marzeno. Twoja szkoła nie była uczestnikiem projektu, natomiast wiem, że od wielu lat pracujecie nad rozwijaniem kompetencji przyszłości u swoich uczniów. Jak wy to robicie? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice w tych obu podejściach? Tak, faktycznie. Szkoła, w której pracuję, nie uczestniczyła w projekcie, ale patrząc na program Szkoła dla Innowatora, widzę, że i widziałam to też wcześniej, że bardzo to rezonuje z naszym programem szkoły, z naszą filozofią pracy. My swoją filozofię w szkole wywodzimy z pedagogiki frenetowskiej. Patrząc na te wszystkie kompetencje kluczowe, proinnowacyjne, one idealnie wpisują się właśnie we frenetowską technikę pracy, czy też w ogóle w samą filozofię. I ja to mogę odnieść do takich trzech ważnych obszarów. Przede wszystkim to jest organizacja pracy, organizacja kształcenia, organizacja i aranżacja przestrzeni. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich zadań, które się mieszczą w tych obszarach, bo też i te zadania w tych obszarach, one są też jak puzzle, uzupełniają się wzajemnie i przechodzą czasami jedne w drugie, więc może tylko kilka takich przykładów w tych poszczególnych obszarach. Jeśli myślę o obszarze organizacji, to myślę o tej organizacji formalnej, ale myślę też i o takiej organizacji, która związana jest ze współbyciem, współpracą, współdziałaniem, odpowiedzialnością. I tutaj taki przykład może z mojego osobistego dyrektorskiego życia. Kiedyś dawniej wydawało mi się, że jak dyrektor ma jakiś pomysł, który przedstawi swoim nauczycielom, to nauczyciele go będą z wielką radością realizować i zadanie się powiedzie, projekt będzie świetnie zrealizowany, zakończony. I faktycznie tak było, że generowałam te pomysły, nauczyciele je realizowali. Nie wiem, czy chętnie, ale chyba po prostu nie mieli śmiałości odmówić, ale z czasem zrozumiałam,
że tak naprawdę to przecież nie o to chodzi, żebym to ja miała te pomysły, one w dalszym ciągu są, ale przede wszystkim istotą jest to, żeby wspólnie razem o nich rozmawiać, żeby one były po prostu nasze. Od dłuższego czasu wielką wagę przykładam do tego, żeby właśnie nauczyciel miał tą swobodę działania, żeby miał autonomię, bo jeżeli nauczyciel ma autonomię, to też i tą autonomię odda swoim uczniom. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że szkoła, w której pracuję, jest taką właśnie szkołą autonomiczną. Jest takim placem budowy, gdzie każdy coś dokłada do tej wspólnej budowy. Takimi naszymi organizacyjnymi też zadaniami, kwestiami, którymi się zajmujemy, to jest przede wszystkim przejście z kształcenia przedmiotowego na kształcenie interdyscyplinarne od klasy czwartej do klasy szóstej. My to realizujemy w postaci bloków tematycznych, które trwają od 4 do 5 tygodni. Temat, wokół którego uczniowie pracują, a nauczyciele wcześniej muszą stworzyć interdyscyplinarne zadania, tak naprawdę generują uczniowie. To na potrzeby uczniów i ich zainteresowań, potrzeby uczniów i ich zainteresowania generują też te zadania. Ale to też wymaga wielkiego zaangażowania i wielkiej pracy nauczycieli, dlatego że oni co 4 tygodnie, czasami i co 3, muszą się spotkać, muszą te zadania omówić, muszą te zadania zaznaczyć też, sprawdzić ze swoimi programami nauczania, ale czynią to z wielką radością i dzisiaj nikt, jak rozmawiam z nauczycielami, nie chciałby tego zmienić. Kolejną taką organizacją to jest organizacja zajęć pozalekcyjnych. My je nazywamy w Cogito kanonami. Są to zajęcia, które prowadzimy w grupach mieszanych wiekowo. I te grupy mieszane to są zarówno grupy wczesnoszkolne, czyli klasy 1-3, ale też i w klasach starszych, a czasami też zdarza się, że takie zajęcia z kanonów realizowane są nawet w grupach mieszanych 1-7. To, co jest istotne i ważne, to właśnie dzięki temu, że ci uczniowie mają przede wszystkim szeroki wybór tych zajęć, bo są to i zajęcia artystyczne, i naukowe, mogą ze sobą świetnie współpracować, rozwiązywać problemy. Ci młodsi są, uczą się od starszych. Ci starsi są takimi przewodnikami dla tych młodszych. To może takie dwa przykłady właśnie z tej organizacji. Natomiast jeżeli chodzi o organizację kształcenia i też oceniania, to bazujemy na frenetowskich technikach pracy. My w szkole pracujemy bez pakietów edukacyjnych, więc te techniki frenetowskiej pracy nam tutaj idealnie się sprawdzają i tak naprawdę to właśnie wiele tych technik sprowadza się do tego, że uczniowie rozwiązują problemy. Problemy badawcze, problemy naukowe. Jedną z takich ulubionych technik pracy dzieci jest kompleks zainteresowań, gdzie to dzieci generują pytania, na które potem szukają odpowiedzi i prezentują wyniki swojej pracy. Jeśli myślę o organizacji przestrzeni i jej aranżacji, to myślę tutaj też w takim szerokim kontekście, bo na tą aranżację wpływ mają zarówno nauczyciele, ale tak samo i uczniowie i rodzice. Nauczyciele, ponieważ w ostatnim czasie sami wpadli na pomysł, że chcieliby zrobić nową aranżację w pokojach nauczycielskich, a więc sami ją zaprojektowali, sami urządzili tak, żeby ona była funkcjonalna dla wszystkich i co najważniejsze, to sami też i o nią dbają i mają dyżury, wyznaczają sobie, sprawują podobnie jak i uczniowie. Jeżeli mówię o aranżacji, myślę o aranżacji też przestrzeni przez uczniów, to wielką wagę przykładamy do sprawstwa. To uczniowie często są inicjatorami pewnych zmian, piszą petycje, zbierają podpisy, robią projekty tego, co by chcieli zmienić i takim projektem, który może to zilustrować, to jest projekt placu zabaw. Dzieci przyszły, uczennice z klasy piątej, któregoś dnia do mnie z petycją, z podpisami zebranymi z całej szkoły, że chcieliby mieć swój własny plac zabaw. Zebrały też pomysły, jak ten plac zabaw miał wyglądać.
przyniosły w kartoniku z 500 karteczek z różnymi propozycjami, więc jak to zobaczyłam, to mówię, no nie będę tego czytać. To musicie coś z tym zrobić, tak, żeby mnie zachęcić do przeczytania tego. Więc myślałam, że tak ich trochę odesłałam na jakiś czas, po czym one po 2 godzinach przyszły, zrobiły z tych karteczek mapy myśli i w ten sposób powstały pomysły, jak ten plac zabaw ma wyglądać. No ja oczywiście musiałam znaleźć finanse, bo jeżeli już dzieciom się mówi, że coś można zrobić, to trzeba zawsze dotrzymać słowa. Poszukałam te finanse, zaprosiłam projektanta i tego, kto ten plac zabaw miał stawiać. I dzieci same rozmawiały, przekonywały, oglądały miejsce, pokazywały, gdzie ten plac zabaw ma być. Także myślę, że właśnie szkoła jest taką wielką wspólnotą, że każdy i uczeń, i nauczyciel, i rodzic, i dyrektor, który jest przede wszystkim nauczycielem, może wnieść tyle umiejętności, wiedzy, żeby właśnie też one miały wpływ na rozwijanie tych kompetencji proinnowacyjnych. Tak, to bardzo ciekawe. Ja szczególnie zwróciłam uwagę na te takie działania twoich nauczycieli związane z tym, by nieco przełamywać ten model klasowo-lekcyjny, czyli te dzieci pracujące w różnych grupach wiekowych, kanony i tak dalej, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo rozwijające i też muszę powiedzieć, rzeczywiście podobne do tego, co działo się, dzieje się w wielu naszych szkołach. Mam pytanie do ciebie, Olgo, bo tak ciekawie mówiłaś o tej zmianie, jaka zaszła w tobie jako nauczycielce, a równocześnie wiem też, że ty ze swoimi dziećmi głównie pracowałaś nad rozwijaniem kompetencji współpracy. Mogłabyś powiedzieć parę słów, jak ty to konkretnie robiłaś? Tak, oczywiście. Razem z koleżanką Małgorzatą Buchowską, nauczycielką wychowania fizycznego, wybrałyśmy tę kompetencję, uznając, że jest to jedna z ważniejszych kompetencji, ponieważ ona tak naprawdę przeplata się i łączy z pozostałymi. I ten główny nacisk w działaniach położyłyśmy właśnie na rozwój tej kompetencji. Między innymi w zadaniach interdyscyplinarnych łączyłyśmy lekcję języka polskiego z lekcją wychowania fizycznego. Tu nauczanie zdalne nam pomagało, akurat to jest ten plus. I wyszły bardzo ciekawe rzeczy i projekty również w połączeniu z chemią, z biologią, z fizyką, więc udało się wiele ciekawych rzeczy zrobić, ale dla mnie jako dla nauczyciela, nauczycielki i wychowawczyni ważne było to, żeby moje uczennice i moi uczniowie współpracowali ze sobą nie tylko podczas lekcji, wybranych lekcji, zwłaszcza u tych nauczycieli, którzy działali w projekcie, bo przecież wiemy, że były jeszcze też inne lekcje. I postanowiłam tutaj, tak wymyśliłam sobie, że ta zmiana właśnie musi też nastąpić we mnie, ta zmiana kultury pracy i zmiana wówczas też będzie w kulturze pracy moich uczniów. Odrzuciłam kulturę posłuszeństwa, kulturę takiego kontrolowania moich uczniów na rzecz kultury dialogu i wdzięczności. I tutaj wymyśliłam sobie, że co tydzień będę losowała uczniów w pary, pomogła mi aplikacja, która bardzo szybki, w jednej chwili wręcz losowała tych uczniów w pary i na cały tydzień moi uczniowie w tych parach zasiadali. Potem sobie pomyślałam, no tak, samo posadzenie uczniów to jeszcze nie jest żadna współpraca, to jest dopiero jakiś początek, więc to był początek też do tego, aby namówić pozostałych uczniów w naszej, nauczycieli w naszej szkole, aby pozwolili tym uczniom siedzieć na wszystkich pozostałych lekcjach właśnie w takich dobranych parach. I nie było sprzeciwu, nauczyciele bardzo chętnie ten temat podchwycili i wspólnymi siłami tworzyliśmy przestrzenie aktywności dla uczniów tak, by te pary mogły ze sobą aktywnie pracować na lekcjach. Takie aktywności wymyślaliśmy, czy to karty pracy, które wspólnie można było rozwiązać, czy dyskusje, na których też można było tu wymienić się swoimi poglądami, po to, żeby ci uczniowie mogli przez ten tydzień pracować. I okazało się po paru tygodniach, że uczniowie sami domagali się, by na godzinach wychowawczych, bo to się tak odbywało, uruchamiać aplikację i łączyć się po raz kolejny w pary. I w ten sposób okazało się, że prawie każdy z każdym siedział w
w klasie, w gabinecie, uczestniczył w wielu działaniach, zminimalizowaliśmy konflikty, spowodowaliśmy, że ta aktywność była dużo większa, stali się uważni na siebie, na swoje potrzeby, świetnie się ze sobą, po prostu mówiąc kolokwialnie, dogadywali, wymyślali niezwykłe rzeczy. Ale żeby troszkę urozmaicić też ten sposób łączenia w pary, to tak na potrzeby chwili wymyśliliśmy też inne jeszcze techniki, by łączyć ich w takie właśnie w te dwójki. Więc wykorzystywaliśmy technikę partner do rozmowy, którą pokochali natychmiast, gdzie musieli właśnie wysłuchać jeden drugiego z wielką, wielką uważnością, ponieważ ta technika polega na tym, iż w parze jeden z uczniów jest uczniem A, drugi jest uczniem B i w określonym czasie, kiedy było pytanie, zadanie, jakieś pytanie kluczowe nawet na lekcji zadane, to uczeń A lub B, który pierwszy zaczynał swoją wypowiedź, nie mógł mu przerywać drugi uczeń. Dopóki czas nie minął, to był to moment na wypowiedź dla tego pierwszego ucznia. I po skończonym czasie dopiero mógł wypowiedzieć się drugi uczeń. Na końcu następowało oczywiście podsumowanie. Bardzo to polubili, ponieważ w danym momencie każdy miał coś do powiedzenia, nikt nie dominował, musieli sobie, słuchając się wzajemnie, potem jeszcze dopowiadać czy odpowiadać na jakieś niejasności czy inne trudne rzeczy, które się pojawiły. Innymi technikami, które też tutaj stosowałam, to był tak zwany wolny piątek. Wolny piątek, który nie zawsze był piątkiem, bo czasami była potrzeba wykorzystać go w środę, ale ten wolny piątek polegał na tym, że to był dzień, w którym na moich lekcjach języka polskiego uczniowie mogli dobrać się swobodnie w pary. By to nie było takie już narzucane przez aplikację, czy może gdzieś tam przeze mnie, ale uczniowie widzieli, bo ta aplikacja pozwalała mi, znaczy przez to, że mamy tak doposażone gabinety, to przy wyświetlaniu tej aplikacji i losowania uczniowie widzieli, że ja nie oszukuję, tylko to jest system, który maszyna losująca. Tak, losowo dobierał ich i tu nie było sprzeciwu, więc to też było takie wygodne, że ze mnie to troszkę ściągnęło taki ciężar odpowiedzialności, więc ten wolny piątek czasami był poniedziałkiem lub środą, bo taka była po prostu potrzeba, ale też wymyśliliśmy sobie taką nazwę, która potem już na stałe weszła do naszego słownika. Poszukiwany, poszukiwana. I to było takie hasło, które ja już potem rzucałam, oni doskonale wiedzieli, co trzeba robić, gdzie musieli znaleźć osobę, by połączyć się w parę, ale z taką osobą, z którą jeszcze w ostatnim czasie nie rozmawiali. Bo może jeszcze ta aplikacja ich nie wylosowała, albo jeszcze w tym wolnym piątku się nie dobrali, a proszę mi wierzyć, że no każdy system ma jakieś swoje wady i tak było, że się zdarzało, iż niejednokrotnie ktoś był już z kimś w parze po 2-3 tygodniach ponownie, ale z niektórymi wcale. Więc ten poszukiwany, poszukiwana to był ten czas na znalezienie kolegi, koleżanki i to było cudowne, że oni się sami pilnowali. Ja nie musiałam patrzeć, czy już ta para była, czy nie, bo oni wiedzieli, zaraz było powiedziane to dość głośno. I ostatnia technika, która też gdzieś tutaj nam się bardzo sprawdziła, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, brzmiało to również tajemniczo na początku, ale to już też pomagało mi planować proces lekcyjny w takim połączeniu z podsumowaniem wcześniejszej lekcji. To znaczy ja z takiego naszego tajemniczego kuferka, kufer rozmaitości, to nazwali uczniowie, przy wejściu do gabinetu losowali różne elementy. To mogły być hasła, obrazki, jakieś fragmenty różnych obrazów, mogło być definicja i wyjaśnienie jej. No w innych przedmiotach to myślę, że działanie matematyczne na przykład i wynik. I kiedy uczniowie już wszyscy wchodząc do gabinetu wylosowali te elementy, to wtedy musieli znaleźć tą osobę, która do nich pasuje. Czyli ja mogłam bardzo szybko, w 5 minut dokonać podsumowania na przykład przypadków, jeżeli chodzi o klasy, bo była nazwa przypadka i jego pytanie i trzeba było się dopasować. Czasami to chcieli się w trójki łączyć, ale wiedzieli, że gdzieś jakaś dwójeczka jeszcze chodzi. Lub chociażby definicje z hasłami, czy wszystko to, co było mi, czy lektura, bohater i wydarzenie z nim związane. Więc staraliśmy się w ten sposób łączyć w pary, by tą kulturę dialogu budować. A w grupach, kiedy pracowaliśmy, to wyznaczaliśmy sobie wspólnie, z wykorzystaniem chociażby dywanika pomysłów, który pewnie też wszyscy znamy, zasady do pracy w grupie. Tak, żeby one były jasne i konkretne, by uczeń wiedział później, jak zbudować informację zwrotną, jak za chwilę powiem te dwa słowa, jak zbudować tą kulturę wdzięczności. Ale też przydzielaliśmy sobie role i to wszystko było jakby działaniem uczniów. To
oni byli sprawcami tych wszystkich zasad i tych ról. Ja jedynie językowo gdzieś starałam się to ubrać, ale potem następowała ewaluacja, zmienialiśmy, dostosowywaliśmy tak, żeby to było rzeczywiście ich i czuli się sprawcami tego. I tutaj z tą kulturą dialogu, którą tak budowaliśmy pieczołowicie na każdej lekcji, bo to wystarczyło parę minut, żeby ten dialog był między uczniami, to tutaj wprowadziłam kulturę wdzięczności. I taką podpowiedzią dla mnie były słowa Marty Hołb, mojej trenerki, której jestem bardzo wdzięczna właśnie za to, że zwróciła mi uwagę na to, jak ważne jest sprawienie sobie komplementów i dziękowanie. Nam dorosłym przychodzi to czasami z trudem, a co dopiero uczniom. I wymyśliłam trzy zdania na początku takie na dokończenie, by podprowadzić, by pokazać. Jestem ci wdzięczny za, dziękuję ci, albo dziś dla mnie byłeś, byłaś. I moje uczennice, moi uczniowie początkowo te trzy zdania wykorzystywali, by na koniec pracy w parze lub w grupie podziękować sobie, by tę wdzięczność okazywać na co dzień, by budować relacje i atmosferę sprzyjającą uczeniu się. I tutaj też, by urozmaicić troszkę tę formułę, zastanawiałam się, jakie techniki wprowadzić, więc była to technika oko w oko, gdzie należało wybrać kolegę, koleżankę, której czy któremu jest się najbardziej wdzięcznym za dzisiejszą pracę podczas właśnie rozwiązywania zadań czy jakichś innych aktywności, które uczniowie akurat realizowali. I tu należało już wypowiedzieć swoje zdanie, ale też taka była technika, którą nazwaliśmy poczta, gdzie uczniowie mieli przed sobą koperty z imionami i wystarczyło, że na karteczce koleżanka, kolega napisali informację zwrotną, właśnie taką komplementującą, wskazującą na mocne strony ucznia, bo to było też dla mnie bardzo ważne, żeby uczniowie sami zaczęli na siebie patrzeć takim przyjaznym okiem, żeby widzieli w sobie te mocne strony, bo przecież to była ich praca i ich aktywność. Ja, jak już powiedziałam, napracowałam się przed lekcją. Na lekcji to jednak oni tutaj najwięcej działali, więc to sobie powinni podziękować. Moja informacja to była gdzieś troszkę później i te karteczki z taką informacją początkową tych zdań niedokończonych później już pisali co tylko chcieli, bo nauczyli się troszkę tego systemu. Wkładali do tych kopert. Koperty też mogły być i czasami tak było wywieszone na ścianie gabinetu, ale już imiennie podpisane. Była też gadająca ściana, tak ją troszkę nazwaliśmy, ale to może być gadająca kartka, gdzie na dużym arkuszu były imiona osób właśnie z tej grupy i wokół tych imion pojawiały się informacje zwrotne i te komplementy, po to, żeby też inni mogli odczytać i zobaczyć. Może się czymś zainspirować. No i na koniec był wędrujący pamiętnik, czyli uczeń miał taki zeszyt do informacji zwrotnej, właśnie do komplementowania siebie i tej budowania kultury wdzięczności. Moi ósmoklasiści zebrali to ze sobą, bo to jest taka naprawdę doskonała pamiątka, budująca ich i bardzo podbudowująca, gdzie ten zeszyt mógł właśnie krążyć między nimi i wystarczyło czasami jedno zdanie, by było lepiej. Ja tylko jeszcze dopowiem, jeżeli mogę, już końcówka, bo ale chciałabym końcówka tylko powiedzieć, że ta współpraca, szanowni państwo, i my to wiemy, ona nie powinna być tylko w przestrzeni klasy. To jest jakby oddajmy działania, o których tu już dziewczyny mówiły i dzisiaj się dużo o tym mówi. Działania też te pozalekcyjne. Moi uczniowie sami wymyślają, gdzie chcą pojechać na wycieczkę, sami tworzą biznesplany, sami dzielą się w grupy, żeby przekonać potem kolegów i znaleźć aktywności, które gdzieś tam te lokalne się pojawią, wyliczają koszta, jakie będą potrzebne, a potem prezentują to wszystko na lekcjach wychowawczych, o których też dzisiaj była mowa, że to jest przestrzeń do wykorzystania, poddajemy pod głos i wiele, wiele innych rzeczy. Kreatywne rozgrzewki, tylko dopowiem, czy bilet wstępu na lekcję, to są świetne rzeczy dla nich. No widzą państwo, po prostu dać głos nauczycielce z projektu Szkoła dla Innowatora i trudno jest przerwać. To może ja jeszcze dopowiem w takim razie o rozwiązaniu z Cogito. Od klasy pierwszej nasi uczniowie planują swoją pracę, ale żeby mogli ją zaplanować, muszą znać cel tej pracy, który jest pokazywany na najbliższy tydzień. Zadania, które się pojawiają w tym planowaniu pracy, które uczeń wybiera, są zadaniami spersonalizowanymi
I to uczeń decyduje, które zadanie chce wybrać, z kim chce pracować, czy chce pracować indywidualnie, czy chce pracować w grupie. Na koniec tygodnia zawsze taki plan pracy jest omawiany. Związany to jest też oczywiście z samooceną ucznia, ale też informacją zwrotną daną przez nauczyciela. Przystępując do planowania pracy, tak naprawdę rozpoczyna się czas, kiedy nauczyciel prowadzi też naradę klasową, kiedy rozmawia z dziećmi o bliższych i dalszych wydarzeniach i też właśnie tydzień pracy kończy taka narada klasowa podsumowująca. Takie narady klasowe też odbywają się w przestrzeni między klasami, czy też nawet debaty, kiedy uczniowie mają jakieś ważne sprawy i chcą to przedyskutować, to robimy to wspólnie razem, żeby było to nasze wspólne stanowisko i propozycje. Frenetowskie techniki pracy bardzo wpływają na rozwój kompetencji proinnowacyjnych. Pomimo tego, że powstały bardzo dawno, to jednak cały czas są aktualne i cały czas można je zmieniać, modyfikować, dostosowywać. Trochę tak jak szkoła. Do potrzeb. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Trochę tak jak szkoła. Ja troszkę odniosę się do właśnie tych kompetencji wywołanych przed chwilą, proinnowacyjnych, i o ile w szkole w Rogolinie współpraca właśnie była tą najważniejszą, rozwijaną, to niemniej jednak analizując linię rozwoju, całą teorię związaną z liniami i potem przy mapowaniu poszczególnych uczniów, zwróciliśmy uwagę na to, że no, te kompetencje siłą rzeczy się zazębiają. I zauważyliśmy też, że z samodzielnością myślenia u naszych uczniów jest nie do końca tak, jak byśmy chcieli, mimo że w szkole funkcjonuje ocenianie kształtujące. I wróciliśmy jakby do podstaw oceniania kształtującego, do strategii tej teorii, do planowania lekcji zgodnie z ideą oceniania kształtującego i włączyliśmy w to rutyny myślenia krytycznego czy myślenia wizualnego. Na początku dla uczniów to było duże zaskoczenie, że my w ogóle prosimy ich o myślenie i mówienie o swoim myśleniu, no bo chociażby jak nauczyciel podaje cel lekcji w języku ucznia i już pierwsza zmiana była taka, że nie tylko prosi o pokazanie świateł, czy wszyscy wiedzą, jaki jest cel ucznia, cel lekcji, ale prosi, żeby uczniowie właśnie porozmawiali w parach i wymienili się, co myślą na temat tego celu, to już były pierwsze dla nas sygnały, że należy nad tym bardzo mocno pracować i powolutku do tego dochodziliśmy i te pary i rozmowy tak z partnerem jednym, drugim, trzecim, a potem jak to włączyliśmy jeszcze rutynę chociażby widzę, myślę, zastanawiam się i o ile widzę, to wszyscy widzą, jaki jest cel, to z myśleniem już było trudniej, o zastanawianiu się na pierwszych 5-7 lekcjach to nawet nie mogliśmy marzyć, że ktoś będzie się zastanawiał. Z biegiem czasu sami uczniowie pisali, tutaj pisali nam, mówili nam, rodzice przychodzili do nas i mówili, co wy robicie, każecie naszym dzieciom myśleć. Właśnie o to nam chodziło, żeby usłyszeć taki komunikat, że chcemy, żeby nasi uczniowie myśleli. To bardzo dobra puenta. Jeśli pozwolisz, Magdo, to ja mam 4 punkty, którymi chciałabym ze swojej strony podsumować naszą rozmowę. Z niepokojem widzę, że przynajmniej 2 osoby, do których chciałam nawiązać w tych 4 punktach, właśnie opuściły salę, więc trudno, nie będą słyszeć, jakim się tutaj symbolicznie kłaniam. Ale po pierwsze przychodzi mi do głowy takie hasło, które na marginesie jest tytułem pewnej książki, o której za chwilę, że szkoły, do których chce się chodzić, są bliżej niż myślimy. I to one właśnie tutaj są reprezentowane w tym panelu i tu na tej sali. To jest oczywiście tytuł książki Marii Hawranek, którą nie tak dawno temu wydał Znak, która jest książką o szkołach w zasadzie niepublicznych i w zasadzie niesystemowych. A my o publicznych trochę, niektórych też, ale o niepublicznych w połowie też. I otóż my mamy tu na sali 20 szkół, które są szkołami publicznymi i które są szkołami systemowymi i niesystemowymi jednocześnie. I one pokazują, że to się da zrobić. I to chyba jest, to jest najważniejsza rzecz. I to jest super. A drugi mój punkt jest taki, że tu na sali siedział, ale wyszedł przed chwilą Jerzy Wiśniewski, który jest współautorem takiej publikacji, która w bibliografii tego podręcznika, którym machał Jędrek, jest oznaczana jako Gordon et al.
To et al. To jest właśnie Jerzy między innymi. I to jest publikacja z 2003 roku. To jest raport Komisji Europejskiej o stanie przechodzenia na tę logikę kompetencji w krajach Unii Europejskiej. I tam między innymi było polskie case study, które Jerzy robił, a ja przy nim pomagałam, dlatego je dobrze pamiętam. Niewiarygodnie długą drogę przeszliśmy od tego miejsca. Oczywiście w tym projekcie, ale także po prostu w polskiej szkole. I wcześniej to nie tak, że tam się nie działy fajne rzeczy. Działy się, ale myśmy nawet nie bardzo mieli język, żeby o nich mówić wtedy, w tym 2003 roku. A teraz go mamy i jak mówić pytanie na wejście albo kuferek rozmaitości, to tutaj wszyscy kiwają głową ze zrozumieniem i to pokazuje, że jesteśmy już w innym miejscu. Także dzięki inspiracjom, które płyną z różnych szkół i tu wielka inspiratorka Ewa Radanowicz też właśnie opuściła na chwilę salę, ale oczywiście wszyscy uczyliśmy się od Ewy w tym projekcie i to też jest super. Ale też uczymy się na przykład od edukacji alternatywnej, a edukacja alternatywna uczy się od nas. I to też jest fajne. Natomiast to, co wydaje mi się najważniejsze, ja nie mówiłam tutaj o tym, skąd nam się wzięły te linie rozwoju, bo to jest temat na zupełnie inną publikację, która też tam jest. Tak, tak. Ale wydaje mi się, że ten projekt odpowiada na dwa wielkie problemy. Największe polskiej szkoły i tutaj jak Jacek Pyżalski pokazywał wskaźniki z PISY 2018, to one tam oba są, czyli jeżeli gdzieś jesteśmy na końcu listy w PISY, to właśnie w nastawieniu na rozwój, i w tym poczuciu przynależności wobec szkoły, czyli to, co w tym projekcie jest moim zdaniem najważniejsze, czyli przestawianie wajchy z uczenia na uczenie się, przekazywanie odpowiedzialności uczniowi i to nastawienie na rozwój, na proces, a nie na wynik, a także takie wychodzenie z takiej kultury strachu czy dyskomfortu, o którym tutaj opowiadacie. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Magdo, za to podsumowanie. Ja myślę, że z perspektywy Szkoły dla Innowatora, z perspektywy Centrum Edukacji Obywatelskiej powiedziałabym, że rzeczywiście uwypukliłabym te słowa rozwój, proces. Myślę, że ten projekt przysłużył się rozwojowi zarówno nauczycielek, nauczycieli, zarówno szkół, jak i wszystkich innych osób i instytucji zaangażowanych w jego realizację. My też, zespół projektowy, po prostu się dużo nauczyliśmy. Dziękuję Wam za tę rozmowę. Dziękujemy.